Sponsorem odcinka jest SFD, największy sklep z odżywkami, suplementami oraz żywności dietetycznej w Polsce. Hubert Miściwojewski, Kaczor, witam cię serdecznie. Witam się serdecznie, witaj przyjacielu. Słuchaj, omówmy to, co się tu dzieje. Tu na backstage'u, słuchajcie, widzowie, się dzieje więcej niż na tej konferencji. No to ambarans. Chcieliście kolorowe fajerwerki, no to macie, nie? Wiesz, dzisiaj jest niedziela i sobie postanowiłem po prostu, że będę troszeczkę spokojniejszy, więc jestem. No ale zawsze wam powtarzałem, że życie różne scenariusze pisze i wszystko może się wydarzyć. Ostatnio mi się drzwi zamknęły, to okna nie mogłem wyjść. Troszeczkę mi się życie zaczęło sypać, aczkolwiek nikt nie jest święty, wstaję na nogi i ruszamy na front. Jestem gotowy na Rafoniksa, jestem gotowy na Magikala. Mi korę normalnie dzisiaj, jak usłyszałem o tym Magikalu i bardzo się zdenerwowałem na to, że Rafoniks nie zrobił wagi. Jeżeli ja dom mi zarzucają jakieś tam moje choroby, które posiadam, no to dobra, bajka w te choroby, ale potrafię mimo tych chorób jakoś tam w 90% otrzymać słowa, bo czasami mi to nie wyszło tak ostatnio, a osoba, która już w tym siedzi kupę lat, nie robi wagi, no to jest troszeczkę coś nie tak i nie fair. I to mnie bardzo zdenerwowało, że Rafoń nie zrobił wagi, powinien ją zrobić i powinno dojść do tej walki, moim zdaniem, w 5 sekund, a następny pacjent, którego bym chciał odpalić, bardzo szybko bym chciał go odpalić, to jest Magikal. Bo zobaczyłem, jak matkę bije kulą po głowie i po prostu jestem z innego środowiska i jakoś mi się na to tak popatrzyło, że aż mi mordę wykrzywiło, nie? To ty nie znałeś takich wcześniej w ogóle? Nie. No i co, pierwsza reakcja? Szok. Jak zobaczyłem, jak bije matkę? Zwariowałem. To nawet nie jest śmieszne, nie? To jest cyrk, nie? Coś tam, jakieś takie teksty padły. Nie chcę dokładnie cytować, bo to aż nie ma co cytować, ale przegięcie pały, nie? A że jesteśmy we freak fightach, no to polujemy na następnego bażanta i tyle. Bażanty. Słuchaj, ale co? Czyli od Rafona dostaniesz pewnie część wypłaty. No to nie wyszło też tak źle, nie? No to słuchaj. Bo to tak jest, wiesz, że jak się nie zrobi wagi, to coś, 30%, nie wiem ile to masz w kontrakcie. Nie mam pojęcia, dopiero będę omawiał te sytuacje kontraktowe. Nie wiem, jak to z tą wagą, bo się pytałem podczas panelu, to rzekomo później się mamy dowiedzieć. Miało być tam coś do 80, do ilu miało być? 83 kilo? Do 80 kilo miało być? On waży tam... On waży po tym syntholu napuchnięty 83 czy tam 85. No zaczął za dużo syntholu, odstawił jakieś psychotropy pewnie. Taki hamus puchła, nie może zejść, kulasy nie chodzą, tak powinny chodzić. Powinien się przejść po lesie 12 km w jedną, 12 km w drugą. I może by przeszło, nie? Słuchaj, ale to przecież on ma jeszcze 5 dni na zbicie tej wagi. To jaki problem? Na 5 dni do sauny ręcznik na łeb i chuj. I tyle. Niech sobie kupi kilo do sauny i chuj. Kilo kryształu. Tak się wagę robi. Tak słyszałem na Netflixie, film widziałem dokumentalny. Ciekawe jaki tytuł, nie? Czekaj, kto to robił tak wagę? Nie pamiętam. Mayweather. Nie, oczywiście żartuję, że tak robił. No ale jeżeli by, polecam dla niego, bo ja sobie z wagą poradzę, bo ja tam szczepiorek jestem, ale polecam mu, żeby przeszedł się w Badejach po lesie, ale całą noc, tylko żeby znał ten las, bo się zgubi bidakę i już nie dojdzie do gali. Niech przejdzie się przez las, wróci z powrotem do chałupy, niech ten worek opróżni i prosto na saunę. Ale niech wody nie pije. Ma się tak odwodnić, że aż zesłabnie. Ale niech nie zamyka drzwi od sauny, żeby go wynieśli za nogi jak coś i do szpitala go kroplówkę mu dadzą i chłop będzie UFC. Czyli UFC, kurde. Cały plan mu rozpisałeś, nie? No to słuchaj, kurde, to ja też chcę jakoś tam, kurde, wiesz, staram się pomóc schudnąć. Mój kolega też ma nadwagę, kurwa. Staram się mu pomóc psychicznie jak mogę, tylko że co chwilę jakieś golonki mi zamawia, kurwa, po pokojach i jako
po nocach spać nie mogę, bo tu co chwilę golona jakaś i golona, nie? Tak. Nie, oczywiście, pół żartem, pół serio. Wagę można zbić. No można. Można na różne mniej, sposoby. Mniej jeść, trochę ruchu i tyle, nie? No oczywiście, że tak. No wiesz, ja nie jestem, wiesz, trenerem personalnym, ani dietetykiem. No, wiedza widzę jest. Ale wiedza jest jebucka. Wiedza jest jebucka, no. Także... polecam się na przyszłość. Ale dzisiaj co, trochę oddałeś tam pola, no nie, innym. Tak, taki ojciec, trochę usiadłeś z boku i bawcie się teraz wy. No to tak, niech sobie, niech się dzieci troszkę pobawią w piaskownicy. Też mają do tego prawo, nie będę foremek zabierał wszystkim dzieciakom. Wiesz, też mają do tego prawo, a poza tym też prowadzący się na nich też bardzo skupili. I dzisiaj jest taki dzień, że sobie postanowiłem, że będę trochę spokojniejszy, bo jest niedziela, byłem z moim przyjacielem w kościele, pomodliłem się rano, pomodliłem się przed konferencją i po prostu w środku sobie powiedziałem, że muszę być trochę spokojniejszy. Miałem ochotę rzucać krzesami, ja miałem to w głowie. Tylko, ale jednak ja mimo wszystko, kto to powie, to niech se powie, ale tam kształt rozsądku zdrowego jest na pewno, nie? Postanowiłem sobie po prostu, że dzisiaj w niedzielę będzie troszeczkę spokojniej. Jak Pan Bóg przykazał. Jak Pan Bóg przykazał. No, słuchaj, ale... Tak się powiedziałem. Dobrze, ale wiesz co, ja w ogóle jestem w szoku, że oni Wam postawili szkło na ty, na stołach. Przecież gdybyś się odpalił, to... te szklanki by tam normalnie pękały, nie? Wiesz, kto wie, czy to nie jest zagrywka, wiesz... Prowokacja. Techniczna i prowokacja. Koło mnie lepiej nie stawiać takich rzeczy, ale słuchaj, podkręciłeś mnie. No. Podkręciłeś mnie, bo jeszcze przed nami jest dużo konferencji. I, kurwa, nie dużo, już nie ma. To znaczy jeszcze że w kolejnych walkach. Dużo różnych walk jeszcze może czekać nas, prawda? Także, zostaw w spokoju. Także lepiej, ja będę prosił, żeby plastikowe kładli. Lepiej chyba tak, nie? Krzesła też plastikowe są. Ja prosiłem, żeby przykręcali, no kurwa. Ale jest niedziela, przysięgam, jest niedziela, nie chciałem dzisiaj tego krzesła odpalać, nie? A miałem ochotę jebucką. Czyli tobie programy trzeba robić w każdy inny dzień, tylko nie w niedzielę? I w święta, nie? W święta i w niedzielę odpuszczamy, a później możemy mołotowami rzucać w siebie, nie? Tylko wojsko może wjeżdżać, rzucamy mołotowy i się bawimy, no. No i dobrze. Kaczor, no bo my też, wiesz, chcemy ciebie oglądać takiego... jak wcześniej, ale w ogóle widzę dzisiaj w dużo lepszej formie już. No bo... chyba w najlepszej, odkąd cię widziałem. Cześć, baba, cześć Wiusia Baniusia. Cześć Wiusia Baniusia, elegancja Francja. Coś powiem. Dawaj. Teraz czuję, że jesteś trzeźwy, bo ostatnio na wywiadzie już nie chciałem nic mówić, bo cię lubię, ale czuć było też trochę, nie? No, możliwe. Ja święty nie jestem, dlatego ja dzisiaj tu w wywiadzie powiedziałem. Zamknęły mi się drzwi, kurwa, nie mogłem okien było ciężko, aczkolwiek widzisz... i kopałem w to okno, kopałem, wybiłem je i jestem z tobą dzisiaj trzeźwy, jednak w to okno. I jest dobrze. Nie jestem święty, człowiek upada. Mogę jedynie przeprosić tych, których zawiodłem. Aczkolwiek chwała Bogu, że się skończyło to tak, jak się skończyło. Jesteśmy, rozmawiamy i mamy inne, i mamy następne kolejne plany na razie na dwóch bażantów. Aczkolwiek ja mam jeszcze w zanadrzu kilku bażantów, ale nie chcę zdradzać wszystkiego od razu, bo... ciekawość jakaś tam dla publiczności też musi zostać, moim zdaniem, nie? No i dobrze, słuchaj, pamiętaj, że zawsze musi być tych... ważne, żeby było... pamiętaj, że zawsze na mnie możesz liczyć, nie? Nie, że upadków musi być... nigdy nie może być więcej niż tych powstań, nie? Wiesz, o co chodzi? Tak. Że jak upadniesz, to wstajesz. Dokładnie. Dlatego, kurczę, zawdzięczam to Bogu i nie chciałem rzucać dzisiaj krzesłami. I szklankami. Nie chciałem po prostu dzisiaj robić takiego Meksyku, jaki robię zawsze, bo jest niedziela i byłem w kościele, stary. No i po prostu taki jestem. No i dobrze. Taki jestem. Byłem w niedzielę w kościele i mi się styk palił. Ja miałem swój content jakiś tam na Meksyk, ja już miałem swoje plany. Ale powiedziałem sobie, kurwa, dzisiaj nie. To nie jest dzisiejszy dzień. I trudno, nie wiem, kurwa. Polubią mnie, nienawidzą, pokochają. Nie wiem. Nie, trudno, kurwa. Ja sobie tak postanowiłem i tak będzie, nie? No i dobrze. Ja wiem, że stać mnie na wiele i nie jedną szyszkę tu roz... Kaczor, przed wami. Dziękuję ci bardzo. Zdrawiam. Trzymaj się. Na razie. Z Bogiem. Yo.